Przed godziną 13 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Radziszewo w kierunku miejscowości Łubnica. Zdarzenie polegało na tym, że doszło do zderzenia pociągu osobowego relacji Szczecin Główny - Zielona Góra z samochodem ciężarowym przewożącym drewno. W wyniku tego zdarzenia na tą chwilę, jak ustaliliśmy, około 22 osób podniosło obrażenia ciała. Jedna osoba niestety nie żyje. 7 osób, wobec 7 osób ten stan obrażeń ciała został określony jako poważny. W tej chwili na miejscu pracuje prokurator, prowadzi czynności, które mają na celu ustalenie przyczyn, dla których doszło do tego zdarzenia. Służby ratownicze już pomału kończą swoją pracę. Wszystkim osobom rannym została udzielona pomoc medyczna. Część osób została odwieziona do szpitala, części osób udzielono pomocy medycznej tutaj na miejscu. Tak jak powiedziałem, w tej chwili trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyn zaistnienia tego wypadku. Osobom tym, które nie odniosły obrażeń, udzielano tutaj też jest wszechstronna pomoc. Dostarczono wodę, zorganizowany został transport alternatywny. Więc te czynności jeszcze tutaj trwają, sytuacja jest dynamiczna. W pewnym momencie było słychać uderzenie i cały przedział, akurat w którym siedziałem, zaczął się gnieść. Ja miałem to szczęście, że akurat przy mnie przedział się zatrzymał i później widzieliśmy tylko panikę, próbę wydostania się jak najszybciej i smród. Najprawdopodobniej stało się to w wyniku zderzenia z przyczepą pełną drewna. Widziałem rozwalone drewno. Widziałem też dużo poszkodowanych, przyleciał helikopter. Poza tym o ofiarach nie mam żadnej wiadomości.